Dziś przychodzimy do Was z tematem prawidłowego znakowania materiałów reklamowych. Wydawać by się mogło, że na ten temat powiedziano już wszystko. Jednak jak się okazuje, wielu twórców w dalszym ciągu ma z tym kłopot. O czym w takim razie musimy pamiętać? Aby w ogóle pojawiła się konieczność oznaczenia materiału reklamowego, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, publikacja wiąże się z korzyścią materiału dla influencera, a po drugie, materiał ma zmierzać do reklamy produktu lub usług. Materiały reklamowe które publikowane są w mediach społecznościowych powinny być przede wszystkim oznaczane w sposób czytelny, jednoznaczny oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Powinny między innymi wskazywać, jaką markę reklamujesz, odróżniać się od pozostałej treści, znajdować się w widocznym miejscu, czy być wyrażone wyraźną i wystarczająco dużą czcionką w języku polskim, o ile to w tym właśnie języku publikujesz swoje treści. Pamiętaj, że przy oznaczaniu reklamy nie powinno się stosować skrótów, np. rek zamiast reklama. Powinniśmy również pamiętać o obowiązku dwupoziomowego oznaczenia współpracy. To jest poprzez wykorzystanie funkcjonalności platformy, na której publikowane są treści, oraz oznaczenie we własnym zakresie na początku opisu posta czy innego materiału. Na zakończenie, dobra rada. Jeśli nie macie pewności, czy wasza publikacja jest reklamą czy treścią neutralną, warto na wszelki wypadek zastosować oznaczenie.